Tylko zaczynamy. Chodźcie, to jest na przewrócenie, żeby wszyscy mieszkańcy osiedla, którzy jeszcze śpią, się obudzili i przyszli do nas. Jak nie będziemy widzieli, to damy następne jeszcze uderzenia. Używały do plania, do planetarii jeszcze wtedy nie było. Po prostu kiju. To się nazywało kijanki. Jakby te ubrania. Skończyło się lato, a pan dzisiaj je żegna. A no tak. Dlaczego? Dlatego, że przymierzaliśmy się do organizacji festynu już kilkakrotnie. Miał być to termin lipcowy, ale ze względu, że prac nie został oddany w odpowiednim czasie, jeden termin, drugi termin, no w końcu za trzecim terminem się udało. Dlatego też czas, który był nam dany, nie zawsze ta pogoda sprzyjała, postanowiliśmy zrobić go właśnie 30 września z okazji zakończenia lata. Można powiedzieć, że jest to zakończenie lata i powitanie jesieni. Jakie atrakcje, jaki program? Zastanawialiśmy się nad tym, czy zrobić program zarówno dla młodzieży, dla dzieci, dla młodzieży i dorosłych, ale ostatecznie zarząd postanowił, że będziemy świętować, cieszyć się od godziny 14 do godziny 18. Zaprosiliśmy tutaj, jak widać, kolegę z Tucholi ze zjeżdżalnią. Zaprosiliśmy herb tutaj Tura Chojnickiego. Udało nam się zakupić grochóweczkę, pizza, po której już jesteśmy. Ludzie są bardzo zadowoleni, szczęśliwi, że mogli skorzystać. Właśnie czekamy na grochówkę i będziemy biesiadować. Biesiadować do godziny 18, aby wszystkich tutaj, ktokolwiek przyjdzie, przywitać. No i też, aby ludzie mieli dużo radości w sobie. Pogoda, jak widzę, dopisała. Frekwencja też w miarę. Jeżeli chodzi o pogodę, no to jesteśmy bardzo z tego szczęśliwi, bo gdyby było inaczej, na pewno nasze działania, zamiary nie miałyby danego efektu jak teraz. Czy jakieś uwagi ma pan jako przewodniczący do wykonawstwa tego placu? Bo tu już kiedyś był. W związku z tym, że... Został rozbudowany. Tak. Plac już był w wersji takiej troszeczkę skromniejszej. Jeżeli chodzi o wykonawstwo placu, muszę powiedzieć, że też do końca nie jesteśmy zadowoleni. Jakie uwagi? Chodzi o to, że właśnie zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, a jak Państwo widzą, lewa strona właściwie nie została tutaj wzbogacona zbyt wiele elementów, dlatego jest dosyć poważna uwaga. Plac też nie został tutaj zrównany. Na pewno, jeżeli chodzi o prawą stronę, już jest efekt jest o wiele bardziej okazały. Mamy boisko do siatkówki, mamy tutaj przyrządy do ćwiczeń dla osób dorosłych, ale jeden mankament, który nas bardzo tutaj boryka, mianowicie nie zostało zrobione odwodnienie na boisku i przy dużych ulewach gromadzi się woda. Czyli co, w następnym roku kolejne nakłady? Zostaliśmy poinformowani, że zrobimy tutaj to odwodnienie w własnym zakresie. Jest to troszeczkę o tyle przykre, bo nie wiem, czy uda nam się zdobyć jakieś środki na dalszą modernizację. No kochani, o godzinie 16 będzie grochówka dla wszystkich. Ja nie wiem, czy będzie z płatką Marek, czy bez płatki. No dobra!
Wybijasz się rów, to nie oglądaj się na tym, co mówią. Nie, przecież nikt tu nie wie lepiej, czego chcesz. Znaj siebie wszystko, ziomek cel jest tak blisko. Reprezentuj zawsze swe nazwisko. Bo za rok jest wciąż czekamy blisko. Zawsze swe nazwisko. Od za rok jest wciąż czekamy blisko. Został głupo bojowisko.